Cześć, miło mi Was gościć w cyklu, który czasem się tutaj pojawia, czyli ciekawostki z planów filmowych, kultowych filmów. Dzisiaj właśnie będę mówić o jednym z takich kultowych filmów, bo przecież Rejs dla wielu osób właśnie takie miano ma. Ponoć doczekał się swoich fanklubów. Oczywiście są takie filmy, które jeśli uwielbiamy, to możemy oglądać po stokroci. Te teksty zasłyszane po raz setny śmieszą nas tak samo jak za pierwszym razem. Niektórzy nazywają film Rejs nawet zjawiskiem socjologicznym, no i dzisiaj będzie sporo dowodów na to, że można tak o nim powiedzieć. I przyznam Wam, że będzie naprawdę wyjątkowo dużo do opowiedzenia, ponieważ działo się na planie więcej niż na wielu innych planach zestawionych razem. Warto jednak dodać, że wersje tego, co działo się na planach, powstawały tak różne, chyba też dlatego, że nie wszyscy zawsze byli w pełni świadomi tego, co się z nimi dzieje, kiedy ten film powstawał. Dlaczego? Może się domyślacie, może nie. Ja Wam wszystko zdradzę, więc żeby nie przeciągać, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznę dość ciekawie, bo jest osoba, której między innymi zawdzięczamy to, że niczego w tym odcinku nie będziemy pewni. Jest to reżyser Rejsu, Marek Piwowski. Sam przyznawał, że jego życiorys chociażby za każdym razem musi być nieco inny. Jan Himilsbach zresztą też coś takiego mówił, no bo komu by się chciało w wywiadach ciągle opowiadać to samo, prawda? Zresztą jedni mówią tak naprawdę, że ten film powstał między innymi dzięki panu Janowi Himilsbachowi, który potrzebował kasy. Spotkał on reżysera na jednym z dziedzińców, że lubił wypić, a na wódeczkę pieniędzy nie było, to stwierdził, że reżyser plus praca równa się wódeczka oczywiście. Zaproponował, żeby pan Marek zrobił film, on w nim wystąpi, dostanie pieniądze i dzięki temu będzie impreza. Niektórzy jednak mówią, że przeszedł po prostu casting, a że tworzył nagrobki. To był bardzo ciekawym wyborem dla reżysera, bo zobaczycie, że właśnie na takich niesztampowych osobowościach panu Markowi najbardziej zależało. Ale odcinek o panu Janie macie tutaj, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam Was. O jego życiorysie będziecie tam mogli posłuchać. Jerzy Karaszkiewicz z kolei mówił co innego, a był jednym z czterech autorów scenariusza. Według niego siedzieli wspólnie z Piwowskim nad Wisłą, zobaczyli statek i tak pomyśleli, że to dobry motyw na film. Ale oficjalny powód powstania Rejsu był nieco inny. I miała być to fascynacja reżysera obrazem Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. I silne postanowienie, żeby zacząć robić właśnie taką prawdziwą sztukę. Dobre kino, bo jest to debiut pana Marka. Wcześniej zajmował się on filmami dokumentalnymi, a nie fabularnymi. I choć film miał być z założenia typowo fabularny, to jednak ten dokument będzie się tutaj cały czas przeplatał. Zresztą pan Marek stwierdził, że chce zrobić troszkę inaczej ten film. Zestawić profesjonalnych aktorów z aktorami naturszczykami, czyli takimi aktorami nieprofesjonalnymi, którzy do tej pory nie grywali na planach. No i oczywiście ci aktorzy profesjonalni mieli być zaznajomieni w fabułę, natomiast ci, którzy byli po raz pierwszy na planie, mieli zupełnie nie do końca wiedzieć, co się dzieje, ale dzięki temu ich reakcje miały być bardziej prawdziwe, plastyczne, no i oczywiście tak zagrane autentycznie. Propozycja nakręcenia takiego filmu spodobała się zespołowi filmowemu Tor. Ale jednak bano się, ponieważ Piwowski często podkreślał, że film musi mieć coś z dokumentu. A sam Piwowski miał założenie, że film musi być też nieco przegadany. Bo jak sam podkreślał, bardziej zależało mu na rozwijaniu tematu niż fabuły i akcji. Czytamy w książce Tak się kręciło na planie 10 kultowych filmów PRL Andrzeja Klima. Ale wiecie, trzeba było tutaj między tym zespołem filmowym a reżyserem jakiś konsensus wypracować, spotkać się gdzieś po drodze, więc scenariusz musiał być i musiał być klepnięty. I znaleziono tutaj taki wytrych, że jak już ten scenariusz powstał, to w pewnym momencie napisano, że zostanie wprowadzony szereg obserwacji, a nagranie będzie miało miejsce metodą dokumentalną. To brzmi trochę jak moje wypracowania na języku polskim, ale przeszło. Moje wypracowania też przechodziły. Scenariusz reżyser napisał wspólnie z Januszem Głowackim, Andrzejem Barszczyńskim, Jerzym Karaszkiewiczem. Tak w dużym skrócie powstał Rejs, ale jeszcze oczywiście to nie koniec, zaraz będę się zagłębiać w szczegóły. Film był satyrą na rzeczywistość PRL-u, jak bardzo wiele filmów w owym czasie, ale jednak wyróżniał się przez ten dokument, również przez to, że był karykaturą i ta kabaretowa forma świetnie odzwierciedlała to, co po prostu na co dzień działo się w PRL-u. Właśnie ostatnio się tak nad tym zastanawiałam, że w sumie ludziom było w wielu aspektach tak źle,
że lubili się śmiać z tego, jak źle im jest. Zauważali to we wszystkich filmach, we wszystkich dziełach. Do dzisiaj one właśnie przez to chyba śmieszą jeszcze bardziej, bo nie mamy tej perspektywy odniesienia, takiej, która jakoś by nas mogła dołować. Ale powiedzmy o tym, jak ci wszyscy aktorzy naturszczycy trafili na plan. Zorganizowano przesłuchania i hasło tych przesłuchań było dość zabawne. Już z samego założenia to wszystko stało trochę na głowie, bo w prasie pojawiły się ogłoszenia. Kto potrafi śpiewać, tańczyć lub robić cokolwiek, może się zgłosić. No jak się domyślacie, osób, które umieją robić cokolwiek, było naprawdę sporo, więc reżyser i twórcy mieli w czym wybierać. Tego, ile tam było osób, nikt dokładnie nie zliczył, mówił w audycji Ściąga z popkultury Maciej Łuczak, autor książki. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Było to jednak wielkie zdarzenie, a udział w takim filmie traktowany był jak przepustka do kolorowego świata ówczesnego show biznesu. A inni dodawali, że reżyser tak naprawdę wybrał z tłumu same niedorajdy, bo jak ktoś umiał pięknie grać na skrzypcach, to nie przechodził, ale jak ktoś już rzępolił niemiłosiernie, to był przez Piwowskiego wybierany, wspominał Stanisław Tym. A Janusz Kłosiński, który w samym filmie zagrał śpiewaka, na przesłuchaniu opowiadał, że co prawda on śpiewakiem nie jest, ale jego brat już tak. Więc i on pewnie umie śpiewać. Ale gdy szybko skończył, kiedy się go zapytano, dlaczego już nie śpiewa, odpowiedział, że dyrygent poszedł na obiad i właśnie z powodu tego poczucia humoru miał zostać wybrany. A Andrzej Dobosz, kolejny z aktorów, został ponoć wybrany, kiedy w mieście przechodził tylko po białych pasach na zebrze i przeskakiwał, kiedy było tak dalej. Ktoś mu właśnie miał zaproponować to, żeby pojawił się w filmie. Chociaż tutaj a propos tego zatrudnienia też różne wersje właśnie krążyły. Ale nie wszyscy z tych aktorów, dla których właśnie miała to być taka przepustka, docenili od razu tę magię kina. Jedna z aktorek, pani Michalina, mówiła, że na planie wszyscy pili i zachowywali się niekulturalnie. Miało się to odnosić m.in. do pana Jana Himmelsbacha, bo była to naprawdę niesamowita osobowość, który faktycznie pił na planie bardzo dużo, no ale później, kiedy trzeba było te płyny jakoś z siebie usunąć, to nie za bardzo się wysilał i po prostu sikał do Wisły z pokładu, co, jak sami przyznacie, zbyt kulturalne nie jest, ale miał też takie momenty, kiedy chciał się postarać i trafić do tej toalety, ale zwykle nie udawało mu się to i sikał komuś do kajuty, więc w sumie nie wiem już, co jest lepsze z dwojga złego. Chyba jednak ta Wisła. Zresztą były z nim różne przygody, bo na przykład w jednej z restauracji po drodze, w którą odwiedzili, gdy się zatrzymali, pojmała go policja, trzeba było go wyciągać, bo jednak bez niego wiele scen później by się nie odbyło, więc były przygody zawsze z panem Janem, który miał też komendantowi proponować, by wybrał się z nim na statek, bo tam jest co pić i jest kogo bzykać, tak delikatniej powiem. I ponoć naprawdę na statku w tym temacie było na bogato. I choć nikt tego nie planował, pojawiały się ponoć i panie, i panowie, którzy byli chętni na różne rozrywki. Wieczorem ponoć nawet sprawdzano kajuty, kto z kim śpi, żeby wszystko było grzecznie, żeby takie pozory sprawiać, ale po tym obchodzie i opłynięciu statku wszelkie układy zachodziły dużym rotacją. Ponoć na pokładzie była też słynna, piękna kobieta Zuzia, która nawet miała ksywkę ping-pong, bo po prostu każdej nocy była u kogoś innego. Wypływaliśmy z Gdańska. Zaczęło się już więc od tego, że płynęliśmy pod prąd, wspominała Zofia Czerwińska, odtwórczyni jednej z ról w Rejsie. Tak to też wyglądało do samego końca. Cały ten film kręcony był pod prąd. A zdjęcia trwały 2 miesiące, od sierpnia do października 1969 roku. A 10 lipca 1969 roku, kiedy na planie Rejsu miał się rozlec pierwszy klaps, w gdańskiej klinice zmarł niestety Bogumił Kobiela. Marek Piwowski chciał, żeby Kobiela zagrał w filmie główną rolę. Ale udało się jednak wypłynąć później. Film powstał na pokładzie statku Feniks Dzierżyński, który wcześniej nazywał się Polska. Ale mimo, że wypłynęli w Gdańsku, to kamera ruszyła dopiero w Toruniu. No to jak widzicie, była tam atmosfera takiego dość dużego rozluźnienia, ale ta wieczna impreza nie dawała o sobie zapomnieć i od siebie odpocząć, bo w kajutach też podobno nie było zbyt fajnie. Zofia Czerwińska wspominała. Te kajuty to był horror, małe strasznie. Mieszkałam z Jolą Lot i Wandą Stanisławską Lot. Wanda papierosa z ust nie wyjmowała. Ja z kolei potrafiłam się napić, a ta biedna Jola była
była całkiem niewinna pod tym względem. Nie pijąca i nie paląca. Zresztą pani Jola miała dość dużego pecha do tego filmu. Macie o niej już odcinek w karcie, jeżeli macie ochotę poznać historię jej życia. Ale faktycznie sama przyznawała później, że jej mama zagrała w tym filmie większą rolę, natomiast większość scen z jej udziałem usunięto. Miano zostawić sceny, w których najważniejszą rolę grał jej biust. Ale pani Jola się trochę temu sprzeciwiała, bo była aktorką i nie chciała być tak postrzegana. Uważała, że to, co w filmie miało zostać, mogłaby zagrać każda osoba z pokaźnym biustem. Inżynier Mamoń miał w jej biuście widzieć drogę na Ostrołękę. Pani Jolanta dopięła swego i ostatecznie ta scena nie została wykorzystana w filmie. Nawet planowano dokręcić może inne biusty, żeby ten inżynier mógł tam zobaczyć tę drogę, ale stwierdzono, że reżyser już tak przekroczył wszelkie budżety, ilości taśm i czas, że po prostu nie ma tego kiedy zrobić, więc tylko sobie możemy wyobrazić tę drogę na Ostrołękę. To i faktycznie cały film powstawał w oparach alkoholu. Niektórzy nawet mówili, że część po prostu piła i weszła w tę imprezę, bo byli trochę zawiedzeni tym, że uważali, że ich potencjał będzie tak świetnie wykorzystany w tym filmie, a tutaj właściwie poza tą imprezą nie za dużo się działo i oni, mimo że byli tacy gotowi do tego grania i mieli tak zwane parcie na szkło, to jednak no nic tutaj oprócz tej imprezy więcej im nie przyszło. Jak się domyślacie, tam gdzie taka impreza i taki melanż, musiało dojść do kilku dziwnych incydentów. Jednego dnia ponoć na pokładzie wybuchł nawet bunt aktorów, a innego statek ugrzązł na mieliźnie. Dzięki takim też wydarzeniom bardzo wiele z tego, co działo się na planie rejsu, było po prostu wielką improwizacją. Działy się tam rzeczy prześmieszne i nieprzewidywalne, ale to był niezapomniany czas. To 30 dni, z których do dziś pamiętam prawie każdy, mówiła aktorka. Nikt nie przejmował się tak naprawdę jednak tym scenariuszem. Niby coś tam było zaplanowane, ale wiecie, bardzo luźno do tego podchodzono. Momentami operator włączał więc kamerę i patrzył po prostu, co się będzie działo. Nagrywał, co pletli aktorzy i naturszczycy na słynnym statku płynącym po Wiśle. I z ogromnej ilości materiału zmontowano później film. A wiele tekstów jest kultowych, o tym zaraz powiemy, ale niektórzy też mówili, że tak naprawdę w sumie to operator bardziej zrobił ten film niż reżyser, bo choć on dawał jakieś tam wskazówki, to bardzo dużo też czasu miał spędzić na dziobie statku, na stołeczku, gdzie sobie po prostu kontemplował. Nie dawał też gotowych kwestii do powiedzenia, tylko bardziej mówił, jakie chce reakcje uzyskać, jakie emocje. Chciał uchronić po prostu naturalność w tym filmie, ale nie wszyscy profesjonalni aktorzy byli na to gotowi. Niektórzy ponoć chodzili i domagali się, żeby im podano tekst wydrukowany pięknie, żeby oni go mogli przekazać. Niektóre sceny naprawdę jednak musiały być zaplanowane, chociaż tutaj też są różne wersje. Na przykład, gdy Maklakiewicz mówi o kondycji polskiego filmu, to według niektórych była to scena spontaniczna. Sam miał podejść do reżysera i poprosić o ustawienie kamery i przekonać, że on z Jankiem Kimmelsbachem coś pokażą. Inni mówią, że ta scena została spisana co prawda na serwetce, w spatifie, ale jednak, i że miała być dużo dłuższy monologiem. I scena, która wydawać by się mogło, że była króciutka, łatwa i przyjemna i powstała dość szybko, szczególnie, że aktor nie miał właśnie jakichś wielkich ram, że musi wszystko powiedzieć. Zofia Czerwińska mówiła, że tylko część tego, co było na tej serwetce, udało się nagrać, ale faktycznie scenę kręcono cały dzień, głównie dlatego, że jak nie jeden aktor, to drugi był ciągle pijany i że generalnie ta scena trafiła do filmu, bo była jedyną wersją z całego tego dnia i z całej realizacji, na której nie widać, że aktorzy byli wcięci. Przez taki też stan rzeczy w pewnym momencie reżyser przestał się przejmować pięknymi ujęciami i bardziej kazał kręcić, jakby to była amatorska kamera, która po prostu pojawia się na pokładzie statku. Ale jak się pewnie domyślacie, coś, co powstaje na takim spontanie, złożyć później w coś sensownego jest niezwykle trudno. I chociaż tak naprawdę materiału było tak dużo, że powstała ponad 3-godzinna nudna kobyła, to jednak później tak naprawdę wyciąć to, żeby właśnie to miało taki miąższ, samą tą kwintesencję, było naprawdę trudno. Montażystka Piwowskiego miała już ponoć też serdecznie dość, bo przychodził, rozkliwiał się nad jakąś sceną bardzo długo, a później nie było go tydzień. I choć film przekroczył, tak jak wam wspomniałam, wszystkie budżety, terminy i tak dalej, to nadal nie powstawał. W końcu udało się złożyć 65 minut. Pierwszy pokaz odbył się w 1970 roku w kinie Bajka w Warszawie. Na początku oglądać go mogli widzowie powyżej 14 roku życia. Ale film nie spodobał się ówczesnym władzom i mimo że powstał ostatecznie, to pozwolono tylko na dwie kopie. Mimo to z biegiem czasu zrobił furorę. Obejrzało go w kinach 7 milionów widzów, a dziś cieszy się statusem kultowego. I oczywiście też w potocznej polszczyźnie bardzo dużo dialogów z rejsu jednak pada.
A te kultowe teksty to nie słyszałem piosenki, więc się wypowiem. Przejdźmy od słów do czynów, chciałem powiedzieć kilka słów. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Szczególnie nie chodzę na filmy polskie. A Zofia Czerwińska później podsumowywała, że jeszcze nigdy nie miała tak, żeby miała 30 dni zdjęciowych i tak mało później by jej było w filmie. Dodawała też, że film był traktowany przez niektórych jako nietakt w stosunku do aktorów. Moje wrażenia po pierwszym pokazie? Nie zobaczyłam siebie, nie zobaczyłam innych. To, że Piwowskiemu spodobali się tamci i coś z tego wyszło, jest kompletnie przypadkowe. Ten film to był nietakt w stosunku do nas. Kierownik produkcji Tadeusz Urbanowicz rwał włosy z głowy, bo on nam musiał płacić. Byliśmy przecież w tej charakteryzacji na planie. Pamiętam, że kupę forsy dostałam, no i nigdy w życiu nie miałam 30 dni w filmie. Ten film i praca na planie to absolutne kuriozum. Chociażby dlatego, że wszyscy pijani, a w bufecie nie wolno było pić alkoholu, uśmiechała się Zofia Czerwińska. Ale taki pierwszy odbiór był właśnie dość kontrowersyjny z tego powodu, że było to po prostu dzieło inne niż wszystkie. Andrzej Wajda jednak po projekcji napisał list o swoich wrażeniach. Natychmiastowe porozumienie zawarte w moich oczach pomiędzy twórcami Rejsu a widownią jest tym bardziej pouczające, że ani mnie, ani wielu wytrawnym realizatorom polskich komedii filmowych nie udało się nawiązać tak bliskiego kontaktu z publicznością. Czy to było zaplanowane, czy to po prostu wyszło przypadkiem? Dzisiaj nie wiemy, być może się nie dowiemy, ale faktycznie tak jest, że publiczność w jakiś sposób z tym filmem się utożsamiała. Może dlatego, że po prostu był to film bardzo spontaniczny. A co się stało ze statkiem? Po przebudowie miał bufet, kabiny sypialne na 120 osób. W przejażdżkach dziennych zabierał 340 pasażerów. Pływał na trasie Warszawa-Gdańsk. Przeszedł remont kapitalny połączony z wymianą kotła w Stoczni Gdańskiej. W 1971 roku został wycofany z eksploatacji. Przez krótki czas służył Warszawskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu jako przystań. A w 1975 roku zatonął wskutek braku jakiegokolwiek zabezpieczenia przed zimą w porcie na Żeraniu w Warszawie. Złomowany został w wolnej Polsce w 1994 roku. Jak czytałam w jednym z artykułów, dopełniając przesłanie Rejsu. Jestem ciekawa, czy wy wiedzieliście, że Rejs powstawał w takich warunkach, czy myśleliście, że było to po prostu świetnie zagrane. W sumie można powiedzieć, że było i tak, i trochę spontan, i trochę gry aktorskiej. Bardzo wielu ludzi, którzy marzyli o karierze, wielu aktorów, którzy nie do końca odnajdywali się na planie. I ta spontaniczna treść sprawiła, że do dzisiaj wiele osób kocha ten film. Czy należycie do tego grona? Pamiętajcie, że czekam na was w komentarzach. Odwiedźcie kartę, żeby zobaczyć, o kim jeszcze zrobiłam odcinki i oczywiście proponujcie, jakie filmy następnym razem lub też seriale powinnam wziąć pod lupę. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa!